Dzień dobry, nazywam się Zbigniew Bartuś i zapraszam na 23. spotkanie na żywo z cyklu Rozmowy o przyszłości. To są spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Alumni, zrzeszające uczestników programu amerykańskiego Departamentu Stanu. Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych tematyką dzisiejszego spotkania, a jest to czysta, tania energia, cel, czysta, tania energia. Brzmi jak jakiś dowcip albo prowokacja w zasadzie, bo ceny hurtowe benzyny na przykład dzisiaj osiągnęły absolutnie rekordowy poziom w historii i będziemy płacić niebawem na zwykłych stacjach benzynowych 6 zł z dużym haczykiem albo nawet hakiem. Ja mam takich złych wiadomości znacznie więcej, ale zanim rzucę w tymi złymi wiadomościami w odbiorców, przedstawię tych, z którymi wspólnie zastanowimy się, co zrobić z tym problemem, z problemem potwornie drożejącej energii, nieczystej na pewno w Polsce. Tymi uczestnikami są Lidia Kałucka, wiceprezeska zarządu Forum Energii. Witam serdecznie. Dzień dobry. Konstanty Adam Dąbrowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w spółce z grupy Enea. Witam serdecznie. Dzień dobry wszystkim. I równie serdecznie witam Michała Stachyrę, zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w Instytucie Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Serdecznie witam. Dzień dobry Państwu. Wszyscy jesteśmy alumnami, więc my mówimy sobie po imieniu. Zanim oddam głos moim wspaniałym rozmówcom, ekspertom w branży energetycznej, którzy patrzą na tę branżę z bardzo różnych punktów widzenia, często co jest niezwykle twórcze i mam nadzieję tutaj doprowadzić do bardzo owocnej dyskusji. Ja nie sądzę, żebyśmy tutaj wymyślili jakieś remedium, chociaż może, natomiast spróbujemy. Ja na początek obiecałem Państwu pewnego rodzaju brutalne dane, więc pozwólcie, że minutę na te dane. Przed wybuchem pandemii jedna megawattogodzina energii elektrycznej kosztowała na polskiej giełdzie towarowej 250 zł. W zeszłym roku po wybuchu zarazy, wiadomo, troszkę tam gospodarka tam tąpnęła, było to 150 zł za jedną megawattogodzinę. Dzisiejsze notowanie sprawdzałem rano 577 zł, czyli 150-577. Czyli od początku roku prąd zdrożał o ponad 100% i to jest poziom 2 razy wyższy od wcześniejszych rekordowych historycznych poziomów. Oczywiście dramatycznie winduje to koszty firm, ale też przełoży się na ceny dla gospodarstw domowych. Na biurku prezesa Urzędu Regulacji Energetyki leżą wnioski, nowe wnioski taryfowe wszystkich największych spółek energetycznych w Polsce w tej chwili. One są, prezesi mi to zdradzili w Karpaczu, mniej więcej 40% wyższe stawki za kilowatogodzinę niż wcześniej płaciliśmy, niż dotąd płacimy, tak. No i to nie jest przypadłość Polska, bo to jest problem całej Europy. W Chinach, w 3/4 prowincji, z tego co już widziałem, dochodzi do wyłączeń. Ja mam siwe włosy, pamiętam 20 stopień zasilania w Polsce, czyli zakłady stały. W domach mieliśmy wybór zaświecić lampkę, czy oglądnąć 40-latka w telewizji, bo nie dało się naraz. Spójrzmy teraz na ceny jeszcze tradycyjnych źródeł energii. W środę 6 października cena gazu ziemnego na niektórych europejskich giełdach dobiła niemal do 2000 dolarów za 1000 metrów sześciennych. No to jest 8 zł za metr sześcienny w hurcie. Dzisiaj gospodarstwa domowe w Polsce płacą w sumie jakieś 1,30 zł za metr sześcienny. Tak? No tam detal. Od początku roku PGNiG wprowadziła już 3 podwyżki taryf dla gospodarstw domowych. W sumie to jest 27,7%. A od nowego roku czekają nas kolejne. Na giełdzie towarowej tylko od sierpnia gaz podrożał o 100%. Ceny węgla, jak ktoś chciałby się przerzucić z gazu na węgiel z powrotem, nie daj Boże oczywiście, no to w porcie Ara, w portach Ara, czyli Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, tona kosztowała w zeszły piątek 275 dolarów, to jest 1100 zł. Rok temu było to 60 dolarów, przypomnijmy. Wyprodukowanie 1 megawattogodziny z prądu z węgla wiąże się w Polsce z emisją około tony CO2, no to jest trochę mniej przy węglu kamiennym, trochę więcej przy brunatnym. I koszt emisji tej jednej tony CO2 wzrósł w ciągu roku z 20 do 60, ponad 60 euro za tonę, no to na megawattogodzinę przypada gdzieś z 280 zł dzisiaj, tak? Żeby było zabawniej, czy jeszcze straszniej,
Artur Soboń, czyli minister odpowiedzialny za transformację energetyczną, powiedział mi w Karpaczu, że on wróży, że w 2023 roku będzie to 100 euro, czyli jakieś 460 zł. No i teraz mamy jeszcze podwyżki oczywiście w MPC-ach, czyli w miejskich sieciach. Już Tarnów tutaj na tym moim terenie małopolskim podniósł od 1 października o 10% i tłumaczy to dokładnie wzrostem stawek za emisję, dlatego że stanowią już one 28% wszystkich kosztów w MPC-u, 28% te stawki, to 60 z hakiem euro, no i to jest więcej niż wynagrodzenie. Więc jeszcze dodajmy do tego ten drożejący węgiel, z którego nie korzystamy. No i teraz pytanie, wydaje się bardzo łatwe, a jednak trudne. Dlaczego te rosną te ceny, te stawki energii elektrycznej i cieplnej w zasadzie w całej Europie, nie tylko w Polsce? I czy my jesteśmy na to skazani? Bardzo proszę, Lidia Kołucka. Dziękuję Ci bardzo, Zbigniew. Może zacznijmy przede wszystkim od tego, że to nie jest w sumie też takim za dużym pocieszeniem, ale trzeba powiedzieć wyraźnie, że Polska jest ciągle na mapie Europy taką zieloną wyspą, dlatego że ceny energii w hurcie są ciągle najniższe w Europie, chociaż historycznie osiągnęły w Polsce najwyższe ceny. I dlaczego tak się bierze? No przede wszystkim dlatego, że rosną ceny nośników energii, czyli węgla i gazu. Rosną, tak jak już powiedziałeś, ceny uprawnień do emisji, rosną ceny usług i koszty kapitału. To są te czynniki, które przede wszystkim powodują wzrost cen. Ale najważniejsze jest to, że oczywiście w tym okresie pandemicznym, kiedy spadło wydobycie i węgla i gazu, jakby rynek został rozedrgany. I w tej chwili to odbicie gospodarcze, które powoduje gwałtowne zapotrzebowanie na energię, po prostu powoduje wzrost cen. Jest to najzwyczajniej w świecie mechanizm rynkowy. A powiedz mi, na ile tutaj ważne jest to, co robi Władimir Putin? Czyli no, próba... Oczywiście, magazyny gazu są puste. On prowadzi pewną grę z Europą, tak? Z nami zwłaszcza, tak? Tak, możemy się domyślać, że po prostu to, że magazyny gazu są puste, ma absolutnie ścisłe powiązanie z tym, że Gazprom nie przyspiesza dostaw gazu do Unii Europejskiej i po prostu chce naciskać w ten sposób na jak najszybsze otwarcie Nord Stream 2. Okej, no też powód jest też chyba taki, bo o tym mi mówią firmy, że jak słyszałem w Karpaczu na tym forum ekonomicznym, bądź tam było bardzo dużo energetyce, gaz ma się w najbliższym czasie stać takim, no taką troszeczkę przejściowym paliwem, bo jest troszeczkę lepszy od węgla, bo ta emisja jest dwukrotnie mniejsza mniej więcej przy takiej samej ilości wyprodukowanej energii. Z drugiej strony docelowo oczywiście to nie jest to, czego byśmy chcieli, bo to też jest paliwo kopalne, no ale ma być w tym okresie przejściowym. No i wszyscy się przerzucają na ten gaz, tak? Również gospodarstwa domowe, które likwidują kopciuchy. Tak, i tutaj jest ogromne ryzyko przeinwestowania, bo rzeczywiście ze względu na to, że ten gaz będzie wykorzystywany przez krótki okres czasu, istnieje duże ryzyko tego, że po prostu te inwestycje w gaz będą zbyt duże czy też przeszacowane. Ale oczywiście masz absolutną rację, to jest nośnik energii, który będzie używany tylko przez jakiś czas i on no także po prostu wiąże się z tym, że za jakiś czas będziemy musieli odejść od tego węgla i co jest, przepraszam, od gazu. I co jest istotne, my musimy mieć strategię jakby wykorzystania gazu i odejścia od gazu, tak samo jak musimy mieć strategię odejścia od węgla. Obu tych strategii w tej chwili nie mamy jako kraj. Zanim oddał głos Michałowi, zadając mu kolejne bardzo proste, ale jak się okazuje super trudne pytanie, takie na Nobla, dwie rzeczy. Jeszcze chciałem zapytać, czy my jesteśmy skazani na ten wzrost cen, który nas teraz czeka, czy to jest przejściowe i za jakiś czas się skończy, no, bo nie chciałbym zostawić odbiorców z takim przerażeniem. No i jeszcze chciałem przypomnieć, że nie gadamy tylko we własnym gronie. Wszyscy ci, którzy nas oglądają i nasuną wam się jakieś pytania, bardzo proszę we wszystkich możliwych mediach, w których nas oglądacie, zadajcie te pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć, zachęcam do tego serdecznie. A teraz jeszcze, Lidio, jesteśmy skazani na ten wzrost, to jest równia pochyła, czy raczej taka w przeciwnym kierunku bardziej, a równia pochyła do naszych budżetów domowych i dla zagrożenia dla firm, bo te wzrosty kosztów są już zagrażające istnieniu bardzo wielu też podmiotów gospodarczych.
z całą pewnością ceny energii elektrycznej i cieplnej będą rosły w najbliższym czasie. I to są absolutnie, to jest nieuniknione w tej chwili, tak? Potrzebujemy ogromnych inwestycji, żeby przechodzić na zeroemisyjne źródła energii, które mają też zerowe koszty zmienne i to jest bardzo istotne. Wchodzimy po prostu w tym momencie w okres inwestycji i musimy się liczyć ze wzrostem kosztów. Jasne, porozmawiamy jeszcze o tym, że tutaj jest też druga strona tego medalu, bo mówimy o zużyciu energii, a najtańsza jest ta energia, której nie zużywamy, tak? Więc oszczędzanie energii. To nie jest tematem, no ale tego teoretycznie nie jest tematem tego, tej naszej rozmowy, ale jeżeli mamy w temacie czystą i tanią energię, to najczystsza i najtańsza jest ta, której nie zużyjemy. Pamiętajmy zawsze o tym, co możemy zrobić sami, co mogą zrobić nasze firmy. To zrobimy to z tyłu głowy. Michał, na moją prośbę przejrzałeś sobie systemy energetyczne, czy oświeżyłeś sobie swoją wiedzę na temat tego, jak to działa w innych krajach, bo jak Polska wypada na mapie Europy, co tam jest głównym źródłem energii w innych krajach, jaką to ma przyszłość generalnie, to co jest używane w Niemczech, we Francji, w Norwegii, w Szwecji, jak wygląda dzisiaj bilans energetyczny Polski, jakie są perspektywy zagrożenia, scenariusze. To jest, ja wiem, że to jest na 3 godziny rozmowy, a ja 3 minuty z haczykiem. Zbyszku, postaram się odpowiedzieć na to pytanie jak najlepiej, jak najzwięźlej. Zastanówmy może się w ten sposób, od czego wyjść, tak? Jakie kraje mogą być dla nas i dla naszych słuchaczy ciekawe. Myślę, że zaczęlibyśmy może od największych emitentów CO2 na świecie, czyli przede wszystkim Chin. Patrząc na to, co jest głównym źródłem wytwórczym energii w Chinach, no to przede wszystkim węgiel, 60%. Co jest dobrym sygnałem, hydroelektrownie, które stanowią tam aż 20% sił wytwórczych. Później drugim takim emitentem są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych wciąż przeważa gaz i węgiel, jeżeli chodzi o główne surowce do produkcji energii elektrycznej. Później mamy Indie. Indie to jest przede wszystkim węgiel, 70%. Następnie Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska również główne źródła wytwórcze opiera o gaz i węgiel. No i to by zamykało, powiedzmy, taką największą piątkę światową. Natomiast przechodząc płynnie do Unii Europejskiej, no to na 7. miejscu wśród największych emitentów CO2 znajdują się Niemcy. I teraz zanim sobie spojrzymy na pozostałe kraje członkowskie Unii, nadmienię tylko, że Polska aż albo na szczęście zajmuje tylko 20. miejsce. Jeżeli wrócimy teraz do Niemiec, no Niemcy są takim doskonałym przykładem, że lata konsekwentnej realizacji strategii energetycznej doprowadziły do tego, że w Niemczech jednak odnawialne źródła energii, źródła niskoemisyjne przeważają. Jest to zarówno, są to hydroelektrownie, biomasa, elektrownie oparte o siłę wiatru czy panele słoneczne. Oczywiście tutaj niektórzy przeciwnicy by powiedzieli, no tak, ale Niemcy posiłkują się węglem. Tak, ale przede wszystkim Niemcy są jednym z nielicznych państw na świecie, gdzie rzeczywiście odnawialne źródła energii i energia niskoemisyjna przeważa w swoim miksie. Jeżeli teraz spojrzymy na to, co się dzieje w samej Unii Europejskiej, zaczynając tak od Niemiec, no to powiem tak, Polska jest no jednym z największych emitentów CO2 w Unii, ale znowu nie jest tak źle, no bo Niemcy jako ten 6. światowy emitent zajmują pierwsze miejsce na podium, natomiast później mamy Włochy, Francję i dopiero Polskę. Francja jest w doskonałej sytuacji, tak samo jak Niemcy, ponieważ 75% energii produkuje z elektrowni atomowych. W ogóle program rozwoju energetyki francuskiej jest chyba najbardziej korzystny w Unii Europejskiej, ponieważ do roku 2050 oni przewidują, że będą mieli aż 3-krotność wytwórczą do zapotrzebowania, tak więc w ogóle planują zamknąć 19 elektrowni atomowych. To oczywiście możemy spojrzeć trochę szerzej, bo też musimy przewidywać perspektywy zagrożenia. Tak jak powiedziałeś, to jest bardzo szeroki temat. Wiadomo, że trwa teraz duża dyskusja w Unii Europejskiej. Niemcy, Austria są przeciwko utrzymywaniu elektrowni atomowych. Mówią, że trzeba będzie je zamykać. Natomiast tak jak Lidia powiedziała, no jeżeli patrzymy na rozwój zielonej energii, fotowoltaiki, wiatru, no to musimy mieć
bardzo stabilne źródła wytwórcze, które mogą pomagać w stabilizacji tego typu źródeł wytwórczych. No i tu na dzień dzisiejszy przy takich technicznych rozwiązaniach na świecie, które istnieją, no to jest jedynie możliwość oparcia takiej energetyki o gaz albo o atom. Polska ma bardzo dużo do zrobienia. Patrząc na to, jak wygląda ten nasz miks energetyczny, jak wyglądają scenariusze dla Polski, no one są niekorzystne. Tutaj możemy posiłkować się przede wszystkim raportem Urzędu Regulacji Energetyki, który nie tylko pokazuje, że Polska może nie nadążyć w spełnianiu określonych wymogów i uzgodnień, które negocjowała i akceptowała, ale przede wszystkim do 2034 roku grożą nam niedobory energetyczne. Urząd Regulacji Energetyki określił je na około 5 gigawatów. Wiąże się to z tym, że mamy wygaszać elektrownie węglowe, mamy zamknąć aż ich kilka, jeżeli to zrobimy, no to utracimy 19 gigawatów, które oczywiście na szczęście uzupełnimy prawdopodobnie elektrowniami wiatrowymi, to będzie około 5 gigawatów, fotowoltaiką spodziewamy się montażu 3 kolejnych gigawatów w tym okresie, no i przede wszystkim powstaną nowe bloki oparte o gaz, tak jak Lidia też powiedziała, jest to paliwo przejściowe, ale póki co ono może ratować polski przemysł. Bardzo Ci dziękuję. No to jest bardzo ciekawe wprowadzenie też do czegoś, co ma nam dać nadzieję, czyli opowieści Konstantego, krótkiej również, o zaletach i wadach odnawialnych źródeł odnawialnych energii, czyli OZE. Michał o nich wspomniał o konieczności ich stabilizacji, bo to jest trochę tak, że te nasze duże spółki energetyczne mają w planach oczywiście odtwarzanie tych mocy, mówiąc w tym słowie, które będą zamykać, jeżeli chodzi o węgiel. No, węgiel to jest nie tylko kwestia tego, że jakaś ideologia w Unii Europejskiej każe nam je zamykać, ale po prostu mamy strasznie stare bloki niektóre węglowe, które wymagają już zamknięcia, bo są wysłużone. I nieefektywne przede wszystkim, to znaczy energia z nich jest nieprawdopodobnie droga, już abstrahując od tych wymogów ekologicznych. Natomiast próbujemy je zastępować, tak jak powiedział Michał, jakimiś odnawialnymi źródłami energii różnego rodzaju, ale wiemy, tak mówiąc zupełnie najprościej, taki przeciętny człowiek wie, że wiatr wieje czasem, słońce na przykład teraz już nie świeci, czyli panele mojego taty nie produkują w tym momencie energii, tylko jego dom musi ją pobierać z sieci i tak dalej. Teraz jak to wygląda, Konstanty, z punktu widzenia obecnej technologii, nadziei, jakie są zalety, słabości tych głównych odnawialnych źródeł energii, na które generalnie stawiamy jako kierunek transformacji? Temat jest bardzo szeroki. Dziękuję Zbigniewie za pytanie, na temat którego moglibyśmy rozmawiać pewnie jeszcze 3 dni, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. No, żeby tak przybliżyć wszystkim Państwu w ogóle odnawialne źródła energii, to oczywiście nie tylko fotowoltaika, nie tylko elektrownie wiatrowe, ale także też elektrownie wodne, także też geotermia, także też biomasa i także też oczywiście biogaz, także tych źródeł odnawialnych energii jest bardzo dużo i to, na czym my jako Polska powinniśmy się koncentrować, to przede wszystkim na elektrowniach wiatrowych, szczególnie tych morskich, które no, w niepewnym czasie zapewne powstaną. Temat jest, tak jak wspomniałem, bardzo, bardzo szeroki. Na dzień dzisiejszy Polska w tej skali, o której mówił Michał, ma jeszcze bardzo wiele do nadrobienia i istnieje też kwestia oczywiście także też stabilizacji całego systemu, bo tak jak wszyscy eksperci właściwie podkreślają, odnawialne źródła energii są niestabilne, to znaczy mówiąc kolokwialnie, raz wieje, raz po prostu nie wieje i tej mocy może nie być. Natomiast sytuacja w ogóle w odnawialnych źródłach energii nie wygląda w Polsce źle. Mamy uruchomione programy rządowe pomocowe, które de facto, jeżeli chodzi o fotowoltaikę i osiągnięcie celów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej i prawa unijnego, a także też zobowiązań polskich w zakresie fotowoltaiki, czyli tego rynku prosumenckiego, zrobiły wiele dobrego w Polsce. To znaczy mamy już w tej chwili, myślę, że koniec przełomu roku to będzie ponad 700 tysięcy instalacji fotowoltaicznych, co oznacza mniej więcej tyle, że prosumenci w Polsce, czytaj konsumenci, stali się świadomi, to znaczy szukają tej oszczędności nie tylko w postaci wyłączenia światła, ale także też szukają mają świadomość przede wszystkim ekologiczną. Dopłaty, które zostały uruchomione właśnie w programie Mój Prąd i będą kontynuowane pewnie też w roku przyszłym, rozszerzając na magazyny energii, będą pewnego rodzaju też takim stabilizatorem. Podkreślając, więc
odnawialna energia to przede wszystkim energetyka wiatrowa, to także też fotowoltaika, to także też geotermia, to także też biomasa i biogaz. Ja a propos biogazu chciałem powiedzieć do wszystkich Państwa taką ciekawostkę, która związana jest z grupą żywca Heineken, czyli tak naprawdę piwa. Otóż czas pandemii spowodował, że piwo w Polsce się mniej sprzedawało, a szczególnie to piwo w kadziach. I to piwo w kadziach, które było w Żywcu, trafiło do biogazowni w Żywcu i zostało wykorzystane jako odnawialne źródło energii. To taka a propos ciekawostkę do całego OZE, który jest no, szerokim bardzo tematem. No, ważyliśmy sobie piwa i musieliśmy je wypić w inny sposób. A Konstanty, jeszcze jedno pytanie, bo mówiąc o tych 700 tysiącach mikroinstalacji, które są fantastycznym, imponującym wynikiem, wiemy, że to legislacja tutaj bardzo wiele pomogła. Kiedy jej nie było, nie było instalacji. Wiadomo, że jest teraz jakby w cudzysłowie zamach na to rozwiązanie, wiadomo też dlaczego. No, państwo chce wyraźnie, twój prąd trzecia edycja się już skończyła, wyczerpała, no ale nie tylko o to chodzi, chodzi o dużo gorsze możliwości rozliczania tej energii wyprodukowanej. Natknąłem się na szefa polskich sieci energetycznych również na różnych konferencjach, no i tam jest chyba pies pogrzebany. Nie do końca te nasze sieci są dostosowane, bo jak patrzymy na ten rozwój energetyki OZE, to nie zawsze pamiętamy o tym, że na przykład na naszych rachunkach dystrybucja tej energii to jest połowa wartości bardzo często, tak? Jak to wygląda z punktu widzenia sieci energetycznych? Czy my mamy gotowe sieci na to, żeby włączać w nie kolejne instalacje OZE na dużą skalę? Mówimy tu nie tylko o gospodarstwach domowych, ale też o firmach, które coraz chętniej chciałyby korzystać z tego rozwiązania. To jest trochę podobnie, takie porównanie, dziękuję za to pytanie Zbigniewie, jak ja nawiążę do elektromobilności, to jest temat, który do końca dzisiaj nie wchodzi w naszą dyskusję, natomiast to jest podobne takie porównanie. Jeżeli chcielibyśmy mieć w Polsce 1 milion samochodów elektrycznych, to znaczy, że musielibyśmy mieć około 46% prądu więcej. To też jest pewnego rodzaju, tutaj stabilizacja może nastąpić przy użyciu przede wszystkim magazynów energii. I takie magazyny energii oczywiście powstają i oferta dla prosumentów w zakresie magazynów energii na pewno też się pojawi na rynku, czy pojawia się już u obecnych dystrybutorów, przede wszystkim tych, którzy dystrybuują energię elektryczną dla tutaj prosumentów, więc jest to jakieś rozwiązanie. Czy sieci elektroenergetyczne są przygotowane na dodatkowy prąd od prosumentów? Proces inwestycyjny, ja akurat pracuję w grupie kapitałowej Enea i w każdych spółkach odrębnych wygląda zupełnie inaczej i jakbym miał odpowiedzieć prawdziwie na to pytanie, my nie jesteśmy na dzień dzisiejszy przygotowani na kolejne zwiększenie aż takich ilości i z tego myślę, że wszyscy zarządzający sobie zdają sprawę, co nie oznacza oczywiście, że procesy inwestycyjne między innymi z magazynami energii nie są prowadzone. One są prowadzone, natomiast chodzi zawsze o ich tempo. Także to taka odpowiedź na pytanie. Nie jesteśmy przygotowani tak podobnie, jak jeżeli chodzi o elektromobilność, na 1 milion samochodów elektrycznych i na pozyskiwanie przez nich prąd. Tak samo podobnie nie jesteśmy przygotowani na duże skoki w zakresie fotowoltaiki i rozwoju tego rynku prosumenckiego, który w Polsce jednak mimo wszystko bardzo dynamicznie się rozwinął. To trzeba przyznać. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że nie będzie się zwijał teraz, bo też powstało bardzo wiele profesjonalnych firm, które wykonawcze, gdyby one mogły dalej funkcjonować w naszym kraju. Tak naprawdę to pytanie dotyczyło tego, jakie dzisiaj mamy takie główne bariery. Spróbujmy zdefiniować te główne bariery, ale też wyzwania związane z tym, te, które mamy na drodze do tego chyba celu, co do którego się raczej zgadzamy, na pewno w tym gronie. Nie wiem, czy wszyscy decydenci już w Polsce się zgadzają z tym celem, jakim jest zeroemisyjna gospodarka w 2050 roku mitycznym, no ale ja uwierzyłem w zeszłym roku, jak Orlen ogłosił to w Karpaczu właśnie też wtedy, że on zamierza iść w tym kierunku i tworzyć w tym celu między innymi multienergetyczny koncern, to uwierzyłem, że jest jakieś błogosławieństwo państwa, żeby ten główny gracz na polskim rynku to oświadczył. Lidio, czy potrafiłabyś zrobić taki mały rachunek, nasz rachunek sumienia, ale też próbę zdefiniowania, zidentyfikowania, jakie są wyzwania główne na naszej trudnej drodze do tej zeroemisyjnej gospodarki? Bardzo proszę. Chciałabym najpierw odnieść się do jednej rzeczy, której powiedział Konstanty, przepraszam, bo słyszę się podwójnie.
A mianowicie rzeczywiście i do twojego komentarza Zbyszku, bo rzeczywiście gdzieś dotarłam niedawno do danych, czy też ktoś mi podał tę daną, że obecnie firma, które zajmują się fotowoltaiką, montażem, serwisem i tak dalej, pracuje w tej chwili więcej osób niż w całym górnictwie w Polsce. I też o tym warto pamiętać, bo wiemy oczywiście, z czym wiąże się 100 000 dyskusja. Ludzi, tak, 100 000. Tak, to jest ogromna rzesza ludzi, więc po prostu te regulacje, które w tej chwili będą wchodziły w życie, które będą z całą pewnością wpływały na rozwój fotowoltaiki, też wpłyną po prostu na te miejsca pracy i też o tym po prostu musimy pamiętać. To jest naprawdę potężna gałąź w tej chwili, gałąź gospodarki. Natomiast odpowiadając, czy też próbując odpowiedzieć na twoje pytanie, chciałam powiedzieć dwie rzeczy. To znaczy, po pierwsze, myślę, że my jesteśmy jeszcze ciągle w Polsce na samym początku dyskusji, o czym w ogóle, czego w ogóle dotyczy kwestia zeroemisyjnej gospodarki. Że w ogóle odrywamy to tak naprawdę od naszego życia, że to ma realny wpływ na to, w jakim miejscu, jak będzie wyglądał świat i jaki świat zostawimy naszym dzieciom i wnukom po prostu. Że nie robimy tego po to, żeby robić zeroemisyjną gospodarkę dla zeroemisyjnej gospodarki, tylko walczymy o coś znacznie większego. Tak naprawdę o to, żebyśmy funkcjonowali w czystym środowisku i o to, żebyśmy mogli funkcjonować normalnie, ponieważ wszystko to, co wiąże się z nieodejściem od gospodarki wysokoemisyjnej, po prostu będzie się przekładało na nasze życie i zdrowie. I to w potężnym wymiarze. I to jest bardzo ważne, żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym my rozmawiamy. Nie rozmawiamy o abstrakcyjnej gospodarce, tylko rozmawiamy o nas, konkretnie o naszym życiu. I to jest ogromne cywilizacyjne wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy i które mamy do wykonania, to zadanie w bardzo krótkim czasie. I wiele rzeczy możemy sobie teraz zarzucić, czego nie zrobiliśmy, albo co zrobiliśmy za wolno. W tej chwili to oczywiście jest bardzo ważne, ten rachunek sumienia, ale najważniejsze jest to, żeby sobie powiedzieć, nie mamy wyjścia, my to musimy zrobić. Oczywiście musimy zrobić z bardzo praktycznych powodów, bo tak jak powiedziałeś Zbyszku, za chwilę po prostu będziemy musieli ileś wyłączyć bloków węglowych, bo one po prostu będą nieopłacalne, nie ma powrotu do węgla, to jest jasne, to jest po prostu zdecydowanie za drogie, bez żadnego znaczenia w sensie gospodarczym, ekonomicznym, natomiast ma ogromne znaczenie dla naszego życia i to jest jakby fundamentalna sprawa. I co trzeba zrobić w tej chwili? Ja myślę, że przede wszystkim dla nas w Polsce bardzo istotne jest to, żebyśmy nazwali rzeczy po imieniu i żebyśmy ubrali je w wykonalną, sensowną strategię, która, czy też strategię, bo tak naprawdę to pewnie będzie nie jedna strategia, tylko kilka strategii, ale one wspólne będą wiodły do jednego celu, jakim jest właśnie zeroemisyjna gospodarka, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy usiedli, niezależnie od miejsca, skąd jesteśmy i podziałów politycznych, i po prostu przedyskutowali, co my możemy zrobić i jak to zrobić, w jaki wykonalny sposób przeprowadzić nas przez dekarbonizację, przeprowadzić nas przez proces odejścia od węgla, czyli ta strategia odejścia dla węgla w Polsce jest absolutnie czymś niezbędnym w tej chwili, czy też strategia dla gazu, tak, właśnie tego przejściowego nośnika energii i co to znaczy dla nas, dla gospodarstw, dla domowych, dla firm, dla biznesu, żeby też biznes sobie uświadomił, że to nie tylko krótkoterminowo, ale też długoterminowo ma dla niego ogromne, ogromne znaczenie. I takie po prostu strategiczne podejście do tych tematów jest absolutnie niezbędne, z pełnym konsensusem takim ponadpolitycznym. A w tym oczywiście muszą się znaleźć takie tematy, jak chociażby magazynowanie energii, prawda, czy zarządzanie energią, wszystkie sprawy techniczne z tym związane. To będą rzeczy super, super ważne. Kolejną rzeczą i kolejnym wyzwaniem, no to właśnie jest dyskusja na temat przemysłu i jego dekarbonizacji, tak? Bardzo ważnym tematem jest oczywiście zmiana naszych zachowań i naszych nawyków konsumenckich, czy też nawyków w życiu. I stąd ta dyskusja jest tak niezbędna, no bo oczywiście to nie są czcze tematy, jak kwestia zmiany naszych nawyków dotyczących jedzenia mięsa, czy sposobu komunikacji, transportu. To wszystko będą rzeczy, które w bardzo krótkim czasie tych rzeczy będziemy doświadczać. No i oczywiście ten jeden z tych tematów, o których już moi koledzy i przedmówcy poruszyli, no to jest kwestia OZE. I kwestia po prostu znowu strategii dla OZE, w jaki sposób możemy zwiększać jego udział. I tutaj na pewno jest kwestia regulacji, słynna regulacja 10H i wszystkie inne, które po prostu mają bardzo duży wpływ na to, że to OZE będzie zwiększało swój udział w miksie
energetycznym i ta strategia dla OZE, dyskusja na temat smart gridu. To są wszystko tematy, przed którymi nie to, że stoimy i możemy się zastanawiać za, nie wiem, jakiś czas, tylko to są rzeczy, które tak naprawdę już powinniśmy robić. My to w forum nazywamy stanem wyjątkowym dla polskiej energetyki i myślę, że to jest po prostu chyba najlepsze określenie. Ten stan wyjątkowy tak naprawdę już obowiązuje i powinniśmy wszyscy się za ten temat wziąć. Lidia, dopytam jeszcze Ciebie, bo bardzo pięknie powiedziałaś, że to tak naprawdę coś, co można podsumować jednym zdaniem. Robimy to dla siebie po prostu. To nie jest jakiś wymysł, który ktoś zrobił przeciwko nam. To jest pewna rzecz. Klimat dał nam, można być, nie wierzyć, tak? Może być niedowiarkiem klimatycznym, no ale parę ostrzeżeń już dostaliśmy takich dosyć potężnych. To, co się dzieje w polskich miastach, w tym roku choćby, co się działo, tak, z zalewaniem miast, pokazuje, że też potrzebujemy jakiejś zmiany myślenia o tym, jak my reagujemy w ogóle na przyrodę, jak z nią współistniejemy. To jest osobny temat zupełny, ale jak najbardziej energetyka bardzo mocno mieści się w tej zmianie filozofii, tak? I ona jest jakby, nie wiem, nawet chyba takim kołem zamachowym tej zmiany. I może na moich forach przedsiębiorców, bardzo wielu przedsiębiorców zobaczyło w tym szansę dla siebie na biznes, że to jest przyszłościowe. Czyli też przedsiębiorcy nie powinni myśleć, że to jest coś, co ktoś ich zmusza, tylko może zobaczą w tym właśnie szansę na rozwój swoich biznesów. Ja mam nawet takie przykłady firm, które produkowały wcześniej tak zwane kopciuchy i miały rentowność na poziomie, nie wiem, ile tam zarabiam, 200 zł na takiej sztuce, a dzisiaj produkują pompy ciepła. I naprawdę rentowność mają taką, że mnie błogosławią, że ich namówiłem do tej zmiany, tak? No to jest jakby takie proste, symboliczne z mojego podwórka, zza ściany, a za oknem mam dymiących 30 instalacji, bo zima jest dzisiaj w Oświęcimiu 3 stopnie, więc okna nie otworzę dzisiaj. Znowu o tej godzinie nie mogę otworzyć, to przekroczenie pokazuje mi 500%. To polskie normy. Więc, to jest... Ale Lidia, powiedz mi, czy nie za szybko my idziemy, to znaczy, bo mnie zaintrygowała jedna rzecz. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że ci najwięksi truciciele to są Chiny, to są Stany Zjednoczone. Unia Europejska chce być tutaj pewnego rodzaju pionierem. Mamy ambitny plan Fit for 55, tak. Czy my nie mamy tutaj dobry plan, tylko czasami za szybko? Czy to, co dzisiaj się dzieje na rynku, zapotrzebowanie na węgiel i tak dalej, to powoduje, że nie powinniśmy się cofnąć? To są bardzo częste pytania, zadaję je trochę w imieniu też naszych odbiorców. Znaczy, po pierwsze, my bardzo konsekwentnie, mówię, my jako zespół Forum Energii, ale my mocno powtarzamy, po pierwsze, nie panikować, tak? To jest jakby kluczowa sprawa. Znaczy, na pewno nam panika nie pomoże. Trzeba do tego podejść na tyle, na ile się da, na chłodno dla tych wyzwań, które przed nami stoją. Rozwiązania są, my też o nich piszemy regularnie, ale trzeba je konsekwentnie realizować. Tak jak powiedziałam, w oparciu, czy też zakładając i dbając o to, żeby po prostu instytucje państwa, które się zajmują kształtowaniem polityki publicznej w tym zakresie, działały stabilnie, efektywnie i konsekwentnie dążyły do tego nadrzędnego celu, bardzo ambitnego, jak powiedziałeś, czyli dojścia do gospodarki zeroemisyjnej, do zero, net zero w 2050 roku przy super ambitnym celu wyznaczonym przez program Fit for 55, tak, w najbliższym czasie. Wiesz co, ja myślę, że nie mamy wyboru i to nie jest kwestia tego, czy szybko, czy nie szybko. Znaczy, my jesteśmy i tak już jako Polska mocno spóźnieni z naszą realizacją, w ogóle z myśleniem na temat zeroemisyjnej gospodarki. Ceny energii nie wzięły się znikąd, wzięły się też, trzeba powiedzieć wprost, po prostu z wieloletnich zaniedbań w naszym po prostu przygotowywaniu się do tego, co było nieuchronne i wszyscy wiedzieliśmy, że się wydarzy. Tak? Realizacja ambitnych celów z Fit for 55 wymaga ograniczenia pozwoleń na emisję. To po prostu jasne jest, że te pozwolenia, ceny tych pozwoleń będą rosły i wszyscy o tym wiedzieliśmy. W związku z tym po prostu nie ma usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło. I teraz też znowu nie chodzi o to, żeby jakby marnować czas na zastanawianie się i rozliczanie, tylko po prostu trzeba usiąść do pracy, tak? I znowu jakby widzimy jasno i raporty, które wyraźnie mówią, co nas czeka, jeżeli nie wykonamy tego planu w znaczeniu jakby konsekwencji i skutków klimatycznych, więc ja nie wiem, czy to jest za szybko. Ja myślę, że moja osobista opinia jest taka, że być może to jest nawet za wolno, tylko oczywiście chodzi
o to, żebyśmy to zrobili mądrze i z nastawieniem, jakby z rozsądkiem, w tym sensie, że po prostu musimy mieć na uwadze zarówno wzrost ubóstwa energetycznego i temu ubóstwu zapobiegać, krótko mówiąc, wiedząc, skąd będziemy przeznaczać środki na transformację, właśnie chociażby z przychodów i zysków z uprawnień do emisji, żebyśmy po prostu wiedzieli, co z tym zrobić, w jaki sposób mieć plan na to, żeby zapobiegać temu ubóstwu energetycznemu, żeby wiedzieć, jakie konsekwencje będą miały zmiany dotyczące transportu i budownictwa i żeby po prostu to wszystko rozrysować. To będzie bardzo trudna droga, ale też uważamy bardzo konsekwentnie, że w Polsce się uda na pewno, znaczy nawet się nie uda, my to wypracujemy, bo to się nie stanie przez przypadek i że co więcej Polska może być świetnym przykładem dla innych krajów, ponieważ ze względu na naszą sytuację i wysoki udział węgla w miksie, jeżeli Polsce się uda, czyli jeżeli Polska to wypracuje i osiągnie sukces, no to nie będzie kraju na świecie, który nie da rady, tak? Jasne. W związku z tym my możemy być świetnym przykładem dla innych. Znaczy też pewne rozwiązania, nie ma na to czasu, żeby o tym powiedzieć, ale proponowane przez Unię Europejską, karanie choćby emitentów, tych, którzy są odpowiedzialni za emisję pewnymi dodatkowymi opłatami, sprawiło, że Chiny zaczęły bardzo mocno przyspieszać właśnie w kierunku zeroemisyjnej gospodarki. Jest to możliwe, tak właśnie, jest to możliwe również pewien nacisk Unii Europejskiej, nasz wspólny wobec tych innych krajów. Dostałem bardzo ciekawego maila. Okazuje się, że w ostatnim miesiącu, kiedy drożeje nam energia i wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce są przekonane, że ona będzie drożej, zupełnie zmieniły się akcenty w programie Czyste Powietrze. Okazuje się, że wcześniej ludzie chcieli głównie wymieniać piece, a teraz chcą ocieplać domy głównie. Więc chyba bardzo dobry trend. To będzie tam, bardzo ważny temat. Bardzo dobry trend. Ocieplanie, oczywiście ocieplanie, domów. Koincydencja. Michał, kolejne trudne pytanie do ciebie, bo wspomnieliśmy o tym, że bywały takie dni, wszyscy wiemy, że na przykład na Morzu Północnym tak wiało Niemcom w tych wiatrakach, że produkowały te wiatraki 300% tego zapotrzebowania niemieckiego na energię. No i co? Nie dało się tego z tym nic zrobić, to się zmarnowało, po prostu powiało i do widzenia Państwu, nie? Aż by się marzyło, żeby te 2/3, które żeśmy zmarnowali, gdzieś zmagazynować. Na razie nie mamy technologii, więc wspomniane było gaz, niektórzy mówią węgiel dłużej. No, czym stabilizować tę energię, dopóki nie nauczymy się jej magazynować, przechowywać w jakiejś innej formie, dopóki nie pojawią się technologie? Jakie technologie są tutaj najbardziej polecane w przypadku Polski i jakie działania w tym kierunku są w Polsce czynione? Ja myślę, że w tym pytaniu postarajmy się odróżnić nasze marzenia i cele od realiów. No niestety źródła w postaci czy fotowoltaiki, czy wiatru, one tylko działają przy korzystnych warunkach atmosferycznych. I tak jak zauważyłeś, na dzień dzisiejszy z punktu widzenia takiego globalnego, strategicznego zarządzania systemem energetycznym kraju nie dysponujemy technologią w postaci magazynów energii, które by zapewniały możliwość takiej stabilizacji. Tutaj trochę nawiążę do tego, co powiedział Konstanty. Ja uważam, że akurat polskie sieci elektroenergetyczne wykonują kawał solidnej, ciężkiej, bardzo trudnej pracy od wielu lat, która zmierza do tego, żeby te nasze sieci przesyłowe były bardzo nowoczesne, bardzo dobrze przygotowane do tych wyzwań, które nas czekają. Jeżeli chodzi o tą stabilizację, no to na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę kierunek, w jakim musimy zmierzać, bo tu Lidia ma całkowitą rację, nie ma mowy o węglu i o powrocie do węgla. To tak naprawdę pozostaje nam gaz i atom. Jeżeli spojrzymy znowu na prawa fizyki, realia, no to ja uważam, że w chwili obecnej poza gazem atom jest pewnego rodzaju niepewną pieśnią przyszłości. Natomiast to, co jeszcze musimy pamiętać, rozmawiając o energetyce, bo wiele osób, czy biznesowo zaangażowanych w energetykę, czy właśnie w zmiany klimatyczne, my musimy pamiętać, że wiele grup ma swoje cele i interesy. Akurat jeżeli chodzi o strategie energetyczne, gdzie zwrot z inwestycji zajmuje około 15-20 lat, a tak jak w przypadku energetyki atomowej nawet 40 lat, patrząc biznesowo, my możemy mieć wszystko ładnie poukładane w Excelu, możemy rozmawiać o zyskach spodziewanych, drukować różnego rodzaju akcje. Natomiast prawda jest taka, że są to tematy wysoce polityczne i politycy, czy nam się to podoba, czy nie, mają albo pierwsze,
albo ostatnie zdanie. I to, co musimy pamiętać, że w scenariuszach energetycznych my mówimy, tak jak powiedziałem przed chwilą, minimum o 15 latach strategii. Natomiast polityk ma strategię na połowę kadencji, góra na 2 lata. I teraz myślę, że w tym kierunku trzeba zmierzać, żeby znaleźć rozwiązania. I też Lidia o tym wspominała, jak zaczęły iść ceny energii w górę, mówiono o porozumieniu ponad granicami, ponad podziałami politycznymi. Ja bardzo sprzyjałem tej idei, myślę, że tak jak większość Polaków, liczyłem na to, że rzeczywiście uda się osiągnąć konsensus taki ponadpartyjny, gdzie ta strategia wieloletnia Polska będzie systematycznie realizowana, niezależnie od tego, kto będzie dzierżył władzę, bo to jest, wydaje mi się, kluczowe porozumienie, jeżeli mamy mówić o stabilnej, realnej realizacji jakiejkolwiek strategii energetycznej w Polsce. To musi być porozumienie ponad podziałami. Natomiast wracając stricte do pytania, czym stabilizować energię, to tak jak powiedziałem, gaz, atom. Natomiast bardzo mi się podobało to, co Lidia powiedziała. Polska, wchodząc w światowy system bankowości nowoczesnej, dokonała pewnego przeskoku. Ponieważ byliśmy zacofani, wprowadziliśmy bardzo nowoczesne rozwiązania technologiczne i polska bankowość przez wiele lat była w czołówce światowej, jeżeli chodzi o nowoczesność. Ja liczę na to, że doprowadzenie przez wieloletnie braki decyzji bądź zaniechania, bądź zmiany strategii w polityce energetycznej doprowadzą do tego, że dzięki genialnej, trudnej pracy wielu polskich inżynierów, naukowców, osób zaangażowanych w ochronę naszego klimatu czy bezpieczeństwo energetyczne, no uda się wymyśleć nie tylko magazyny energii, ale przede wszystkim może się okaże, że ten wodór, który jest takim pewnego rodzaju gralem dla niektórych i Polska jako jeden z głównych producentów wodoru, może nie tego zielonego, ale jeżeli już produkujemy, jesteśmy jednym z głównych producentów, może szybko przełamiemy się, uzyskamy technologię na zielony wodór, no może właśnie dokona takiego przeskoku i wtedy stanie się ten cud, o którym Lidia mówiła, że będziemy mieli niskoemisyjną gospodarkę, wytwórczość energii, osiągniemy wszystkie cele i okaże się, że Polska znowu stanie się pewnego rodzaju, no będzie w awangardzie światowej. I jako nasz obywatel, jako osoba zajmująca się energetyką i sprzyjająca czystości naszego środowiska, no bardzo sprzyjam tej idei, liczę na to. W 40 minucie naszej debaty Michał wypowiedział magiczne słowo wodór. Ja mówię, że ono jest magiczne, bo ono może być magiczne. Ono może właśnie stworzyć takie, sprawić taki cud jak blik, jak płatności zbliżeniowe, tak? Byliśmy krajem o największej liczbie płatności gotówkowych i nagle nistomizową przenieśliśmy się do krainy niespotykanej absolutnie chyba nigdzie w Europie, jeżeli chodzi o zaawansowanie innowacji w bankowości. Faktycznie pozorom podobieństwa są bardzo duże, bo chodzi o technologię. No właśnie, kolory wodoru, bo powiedziałeś zielony wodór i tak dalej. No, my wiemy, tak, o tych kolorach. Spróbujmy powiedzieć o tych nadziejach związanych z wodorem i właśnie z różnymi jego kolorami, bo to są nadzieje związane nie tylko i wyłącznie z tym, żeby na przykład energia z wiatraka, o której wspomniałem wcześniej z tej północy, bo my też budujemy na offshore, prawda? Te nasze wielkie spółki inwestują w to, żeby to na morzu stawiać, bo tam wieje po prostu, żeby to magazynować, żeby to skutecznie magazynować na przykład w formie wodoru, tak? Ale to też są samochody, tak? To są też pociągi, które mają jeździć, nie wiem, w krajach Trójmorza, taki projekt jest przecież, pociąg. Więc firmy, domy, transport, o kolorach wodoru Konstanty Dąbowicz. Dziękuję Zbigniewie. Jeżeli chodzi o wodór, powiem tak, my nie wyglądamy tak źle, znaczy dorobiliśmy się przede wszystkim polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. To jest dosyć obszerny dokument, z którym ostatnio też odświeżając sobie tematykę wodorową zapoznawałem się. I jak oczywiście różne są oceny ekspertów co do jego poprawności i kolorystyki wodoru, który to wodór w tej strategii powinien być najbardziej pożądany. Kolorów wodorów mamy od szarego przez niebieski, przez turkusowy i ten najbardziej pożądany po zielony. Jak mówi Frans Timmermans, najbardziej jest pożądany zielony i w Europie rzeczywiście mamy już w tej chwili ponad 300 elektrolizerów, które produkują ten zielony wodór, który już wykorzystywany jest między innymi właśnie w transporcie.
Jeżeli chodzi o transport, ja bym tak naprawdę wszystkim sugerował spojrzeć i wodór w Polsce na to, co się właśnie w Polsce dzieje. Do tej pory nie mieliśmy żadnej stacji tankowania wodorem, natomiast w samej strategii wodorowej zapowiadanej tych stacji jest już aż 32. Jeżeli chodzi o rynek automotive, czyli związany akurat z sektorem transportu, do roku 2025 mamy mieć 500 autobusów wodorowych, a do roku 2030 aż tych autobusów 2000, więc widać, że ambitne są plany i ambitna jest przede wszystkim strategia. I ostatnia taka nowość, która akurat pojawiła się na targach TRAKO, polska lokomotywa wodorowa narodzona w PES-ie pod przewodnictwem PKN Orlen. Także takich Michałków i takich ciepłych, dobrych informacji, jeżeli chodzi o samą strategię wodorową, która powstała w Polsce, o ambitne plany są. Jest oczywiście tak jak we wszystkim, czy w OZE, czy w energetyce odnawialnej i także też w wodorze, konieczność wdrożenia poszczególnych punktów. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że biznes prywatny, w szczególności ten funkcjonujący także też w Polsce, on przestał się oglądać troszeczkę na państwo, znaczy patrzy na ustawę, patrzy na strategię wodorową, ale zaczął już sam, podjął w tym zakresie konkretne działania. To znaczy w roku 2022 pierwszy autobus wodorowy pojawi się w Koninie, będzie on produkcji akurat Solarisa, bo tam powstanie pierwsza stacja wybudowana przez ZEPAK. Także, a wiadomo, że ZEPAK jest to inwestycja prywatna, należąca do prywatnej grupy biznesowej. Jestem przekonany i patrząc, analizując rynek też transportu samochodowego i w ogóle wodorowego w Polsce, że właśnie także w okolicach Konina pojawi się pierwszy, kolejny właściwie polski autobus wodorowy, ale już wyprodukowany przez prywatną grupę biznesową, która na wodór w Polsce się nastawia. Także myślę, że wodór w Polsce będzie się rozwijał, będzie miał możliwości takiego medalu, orderu, który moglibyśmy sobie przypiąć, ze względu także też na to, co powiedział Michał. My rzeczywiście jesteśmy piątym producentem wodoru, jeżeli chodzi o skalę, natomiast jest to wodór ten powstający głównie w petrochemiach, natomiast dążymy do tego, żeby ten wodór był zielony. Zielony będzie pewnie w Koninie i zielony będzie pochodził pewnie z ZEPAKO jako pierwszy, więc będziemy mieli się czym chwalić. Patrząc na inne kraje Unii Europejskiej, takie między innymi jak Francja, Holandia czy Hiszpania, w moim przekonaniu założenia polskiej strategii wodorowej dobrze wpisują się w klimat europejski i w to, co wymaga od nas przyszłe założenia związane akurat z gospodarką i wynikające z programu Fit for 55. Bardzo się... Także tyle tytułem wprowadzenia do wodoru i tego tematu. Tak, no to temat rzeka oczywiście i warto przeczytać strategię, ona jest dostępna. Drodzy Państwo, Konstanty powiedział o takiej bardzo istotnej kwestii. Przedsiębiorca polski, jak widzi w tym interes, to po prostu w to idzie i bardzo szybko, dynamicznie to rozwija, bo zobaczcie, co się stało w niektórych sektorach, choćby właśnie w kwestii fotowoltaiki, no to jest po prostu burza, momentalnie się to stało. W kraju bez pracowników znaleźli pracowników, odpowiednio wykwalifikowanych, technologie, sprzęt i tak dalej. Nie zawsze to było ok, tak? Nie zawsze to było dobrej jakości, to powiedzmy sobie szczerze, natomiast niewątpliwie ten biznes dał radę i jeżeli mu się nie będzie przeszkadzać, jeżeli politycy utworzą, tak jak wspomniał Michał, pewnego rodzaju porozumienie ponad podziałami, jego nam bardzo dzisiaj trzeba, to biznes da radę. Biznes polski da radę, bo jest do tego przygotowany, ma 30 lat doświadczenia, to jest bezcenne doświadczenie, którego w 89-90 mieliśmy, to jest nasza przewaga po tych 30 latach, że kolejne pokolenia biznesu potrafią działać globalnie, bo to też jest szansa na zmianę globalną. Kochani, po minucie podsumowania, coś optymistycznego na koniec, możemy powiedzieć, Lidia zacznie. Ja chciałam powiedzieć, trochę też nawiązując do tego, co powiedziałeś, że sytuacja, w której jesteśmy, jeżeli ją nazwiemy kryzysem, to tak jak powiedział klasyk, to jest tak piękny kryzys, że szkoda go zmarnować i że właśnie trochę odnosząc się do tej przedsiębiorczości Polaków i nas wszystkich, i do możliwości, które po prostu stoją przed nami, tak naprawdę to jest wielka szansa na dekarbonizację i wielka szansa na to, żeby z ogromnym wysiłkiem, to jest jasne i nie możemy być naiwni, to będzie wysiłek, ale żeby do tego celu net zero dojść. I trzymam za nas wszystkich kciuki, bo tak naprawdę to jest chyba jedyny słuszny kierunek. Ja też trzymam kciuki za to, żeby to marzenie się spełniło, bo za oknem będę miał czyste powietrze, będę mógł otworzyć te okna, a ta lampka będzie świecić za 0 zł. Michał, może tak być? No ja również jestem optymistą, uważam, że oczywiście
Polska poradziła sobie po okresie lat 80. w redukcji emisji. Dokonaliśmy wielkiej transformacji gospodarczej i energetycznej i naprawdę okazaliśmy się takim społeczeństwem, które potrafi nie tylko się jednoczyć, ale pięknie działać, szczególnie w tym szumie medialnym okazuje się, że niekiedy kłócimy się ze sobą, mamy różne pomysły na życie, a w efekcie idziemy cały czas do przodu, więc we mnie jest duży taki optymizm, inaczej chyba nie zajmowałbym się tym, czym zajmuję, bo muszę w to wierzyć, chcę w to wierzyć i wierzę, że tak jak tu wszyscy jesteśmy zgromadzeni, większość też naszych obywateli i chce taniej energii, czystej energii, zrobi w tym kierunku bardzo dużo. Bardzo dziękuję. Konstanty? Ja tylko też podsumowanie dołączę się do Lidii i do Michała też z takim optymizmem moim wewnętrznym, bo ponieważ pracując w energetyce, zajmując się energetyką od już przeszło ponad 4 lata w jednej z grupy kapitałowej w Polsce, wierzę w to, że w energetyce pracuje dużo entuzjastów, którym rzeczywiście się chce. I to chce znaczy czasami więcej niż cokolwiek innego. I na koniec chciałbym podać taki przykład też ludziom, którym się chciało z kolei akurat z Holandii, z Amsterdamu. Tam jest taki stadion, który został zabudowany panelami fotowoltaicznymi, jednocześnie magazynem energii. To jest stadion samowystarczalny praktycznie, który produkuje. I skierunkować to na trochę na inicjatywy lokalne, to znaczy w Polsce tych stadionów po euro mamy sporo. Jakby każdy stadion miał instalację fotowoltaiczną i magazyn energii, to mógłby stać się takim symptomem i ważnym znakiem dla społeczeństwa, że warto w energii odnawialną inwestować i inwestować przede wszystkim w promocję polityki proekologicznej. Bardzo Wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Michał Stachyra, Lidia Kołucka, Konstanty Dąbrowicz. Źródłem mego optymizmu jako publicysty ekonomicznego jest to, że tylu ludzi, bo nie tylko my tu zebrani, jest świadoma tego, że musimy i ma nadzieję, że to się da zrobić, że to jest tak duża grupa, która może wywrzeć na tych myślących w perspektywie jednego kwartału coraz częściej polityków skuteczną presję, aby oni wespół w zespół ponad politycznymi podziałami podjęli te decyzje, które już dawno trzeba było podjąć. Z tą nadzieją zapraszam Państwa na następne spotkanie Stowarzyszenia Alumnów, które się odbędzie 19 listopada, a my już robimy machamy do Państwa życząc miłego wieczoru i bądźcie z nami w tej koalicji na rzecz tego celu, jakim jest czysta i tania energia. Nam wszystkim tego życzę. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.